Zadanie drugie. Przedstaw w postaci notacji wykładniczej poniższe liczby. W podpunkcie A mamy 100 tysięcy. 100 tysięcy możemy zapisać jako iloczyn jedynki oraz 100 tysięcy. Przy czym 100 tysięcy możemy zapisać jako potęgę liczby 10. I 10 do potęgi 5 to jest dokładnie to samo co 100 tysięcy. Przy czym, żeby ten zapis nasz był zgodny z notacją wykładniczą, to możemy tutaj zapisać tą liczbę jako właśnie iloczyn jedynki i dziesiątki do potęgi 5. No i teraz pytanie, dlaczego tutaj wykładnikiem tej potęgi jest liczba 5? Dlatego, że tu po jedynce mamy 5 zer. No i teraz na tym etapie przypomnę jeszcze, w jaki sposób wygląda notacja wykładnicza. Notacja wykładnicza to jest iloczyn pewnej liczby oraz potęgi liczby 10, gdzie A należy do zbioru liczb rzeczywistych i A musi należeć do przedziału od 1 do 10. Jest to przedział lewostronnie zamknięty, prawostronnie otwarty. No i ten zapis, który uzyskaliśmy w podpunkcie A, zgadza się tutaj z tymi założeniami. Popatrz teraz na podpunkt B. W podpunkcie B mamy 200 tysięcy. 200 tysięcy to jest dokładnie to samo, co 2 razy 100 tysięcy, przy czym 100 tysięcy możemy zapisać jako potęgę liczby 10 i będzie to 10 do potęgi 5. Stąd 200 tysięcy to jest dokładnie to samo, co 2 razy 10 do potęgi 5. Czyli znowu zwróć uwagę, że ten zapis, który tutaj otrzymaliśmy, on się zgadza tu z tymi naszymi założeniami, które wypisałam na czerwono wcześniej. W podpunkcie C mamy tutaj 10 milionów, czyli jest to bardzo duża liczba. I zwróć uwagę, że to nasze 10 milionów my możemy zapisać jako iloczyn jedynki i potęgi liczby 10, przy czym mamy tutaj 10 do potęgi 7. Dlaczego 10 do potęgi 7? Dlatego, że po jedynce znajduje się 7 zer. I znowu tutaj ten zapis, który otrzymaliśmy w tym miejscu, on będzie zgodny z notacją wykładniczą. W podpunkcie D mamy liczbę, która jest równa 60 milionów. I 60 milionów to jest dokładnie to samo, co 6 razy 10 milionów. Przy czym, jak już wiesz z podpunktu C, 10 milionów możemy zapisać jako potęgę liczby 10, czyli 10 do potęgi 7. Czyli dlatego tutaj zapisuję 6 razy 10 do potęgi 7. I znowu tutaj ten zapis, który uzyskałam, jest zgodny z notacją wykładniczą. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Cię do zobaczenia innych moich nagrań, które zamieszczam na Facebooku. Koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania. Znajdziesz tam link do mojej playlisty, w której to zamieszczam inne moje filmy dotyczące notacji wykładniczej.